Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym Speleo webinarium. Dzisiejszym naszym gościem jest dr Magdalena Krajcarz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I tematem dzisiejszego spotkania, temat, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, jak wynika z różnych informacji, będzie historia kota tomowego w zapisie paleontologicznym jaskiń Jury Polskiej. I być może Państwo słyszeli o badaniach naszego dzisiejszego gościa, ponieważ temat ten się gdzieś tam przewijał momentami w mediach. Jak wiadomo, internet został stworzony po to, żeby wymieniać się zdjęciami kotów, więc generalnie tematyka kotów się pojawia, jest szeroko komentowana w internecie, a dzisiaj zajmiemy się tymi pierwszymi udomowionymi kotami. Ale zanim Magda zaczęła zajmować się kotami, to wcześniej zajmowała się w swojej pracy doktorskiej, zajmowała się tafonomią szczątków kostnych w jaskiniach Jury Polskiej. Doktora ten realizowała właśnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie pracowała w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pracowała nad metodami izotopowymi, również w szczątkach kostnych, by powrócić na Uniwersytet Mikołaja Kopernika i tam się dalej zajmować właśnie archeozoologią i paleośrodowiskiem, głównie w oparciu o szczątki kostne znajdowane w jaskiniach, a obecnie Magda znajduje się obecnie akurat w Warszawie, ale generalnie przybywa na stypendium podoktorskim w Uniwersytecie w Tybindze, na stypendium Marii Curie Skłodowskiej. I tam również poszerza swoją wiedzę właśnie z zakresu badań izotopowych na materiale kostnym. I cóż, myślę, że wszyscy nie możemy się już doczekać tego, co zobaczymy, także Magdo, oddaję Ci głos i zapraszam do wysłuchania i zapraszam oczywiście do zadawania pytań i będzie okazja po wysłuchaniu wykładu na przekazanie tychże pytań. Także oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że widać i prezentację, i dobrze mnie słychać. Więc się, jakbyś jeszcze mogła tylko zrobić pełny ekran. Czy u ciebie jest pełny ekran? U mnie jest pełny ekran. Okej. Oczywiście, że nie ma pełnego ekranu tutaj. To przepraszamy bardzo za drobne problemy techniczne. Klikniesz. O, właśnie. Czy teraz? No, my ciągle nie widzimy, ale ty już masz tylko slajd, tak? Widzisz sam slajd. Ja widzę sam. Tak, teraz widzę układ tak jakby prezentacji i w tym momencie klikam w pokaz slajdów i mam już pełny ekran. Okej, my nie mamy, a możesz zobaczyć sprzeć tym kursorem, czy ci coś przeskakuje, może jak przeskoczy, to w sensie strzałką przerzucić na następny slajd, może się... Przepraszamy bardzo, przed chwilą działało i jak robiliśmy próbę i jak zawsze, jak czasem bywa, pojawiają się problemy techniczne. Czy teraz widać? Czy... Nie widać. Cały czas widzimy PowerPointa. Chyba, że powinnam go... Nie wiem dlaczego. Niestety nie mam dwóch ekranów i w tym momencie nie. Jeżeli wyłączę u siebie pełny ekran, to już nie widzę przeglądarki i nie wiem. Mhm.
Co powinnaś? Nie musisz widzieć przeglądarki, wystarczyłoby, żebyśmy my widzieli twój pełny ekran, więc powinno się to wydarzyć. Mm-hmm. Spróbuj, przepraszamy jeszcze raz, na spokojnie, mm-hmm. spróbuj może jeszcze raz udostępnić ten ekran i... Mm-hmm. Okej. I spróbuj pełny ekran. Jest u mnie pełny ekran. W sensie tryb prezentacji. Tryb prezentacji, tak. I jak przejdziesz na następny slajd, to tobie przeskakują już slajdy. Tak. Okej, na mnie. To czekaj, a jeszcze... To zróbmy jeszcze taki szybki manewr. Zapisz plik jako PDF. Jeszcze raz spróbuję udostępnić. A czy teraz? Wiesz co, teraz nie. Teraz jest wspólny przodek wszystkich kotów nam się wyświetla. Mhm. A jak klikniesz F5, to coś się wydarzy? Nie. Dobra. To zrób może, zapisz to jako PDF i spróbujemy puścić PDF-a, może tak będzie łatwiej. Dobrze. Krzysiu Stefaniak mówi, że koty się nie obrażą, także. Mam nadzieję, przepraszam bardzo, ale nie wiem. Co się nie dzieje. Dobrze, czyli teraz przy czym, jeżeli wyświetla mi się PDF, to nie wiem, jak zrobić jego. Wiesz co, to jeszcze raz daj prezent, share screen i daj może cały ekran, ok? Nie okno, tylko cały ekran. To mogę spróbować jeszcze raz PowerPointa z tym. Okej, widzimy, dobra, jest ok. Dobrze, cieszę się, bardzo przepraszam. Nic się nie stało, to jeszcze raz zaczynamy. Dobrze, więc jeszcze raz dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za to zaproszenie, za to, że Państwo zechcieliście obejrzeć dzisiejsze spalone webinarium, które ma tytuł chyba dosyć odstający od i zagadnienia dosyć odstające od tego, co było prezentowane do tej pory. No a mianowicie dotyczyć będzie ono historii badań udomowienia kota w oparciu o znaleziska, które mamy z terenu naszej Jury Polskiej. I oczywiście prezentacja, którą będę wygłaszać, to jest efekt pracy całego zespołu. Tutaj osoby zaangażowane na stałe, badające różne aspekty związane z udomowieniem kota. Przede wszystkim genetyka, archeozoologia i paleoekologia, zwłaszcza paleoekologia izotopowa. Więc na początek przede wszystkim kilka słów wprowadzenia na temat historii i stanu badań nad udomowieniem kota. Więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych czasach kot obok psa jest najbardziej popularnym udomowionym zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi. I co też już wiadomo z poprzednich badań, podczas gdy udomowienia psa dokonali łowcy zbieracze już kilkadziesiąt tysięcy lat temu, to początki udomowienia kota są znacznie późniejsze. Ten proces rozpoczął się niespełna 10 tysięcy lat temu i był związany z rozwojem rolnictwa i powstawaniem stałych osad.
I w zasadzie przyczyny stojące za udomowieniem kota wydają się być dosyć proste, czyli dzikie koty, żbiki w momencie, kiedy ludzie zaczęli już tworzyć stałe osady, gromadzić zapasy żywności, były do nich przyciągane przez gromadzące się tam gryzonie. Większość autorów nazywa to, większość badaczy badających historię kota nazywa to relacją komensalną, czyli koty korzystały z łatwego, dostępnego źródła pożywienia. Ja bym to nazwała nawet symbiozą, ponieważ nie tylko koty na tym korzystały, korzystali na tym również ludzie, którzy je prawdopodobnie ze względu na ich pożyteczność tolerowali, a być może nawet zachęcali do ochrony zasobów żywności. I w związku z tym dzikie koty były oswajane, a długotrwająca relacja w końcu zaskutkowała udomowieniem. Same szczegóły i można powiedzieć konkrety związane z udomowieniem kota. Jeszcze 15 lat temu nasza wiedza na ten temat była dosyć teoretyczna. Jeżeli przychodziło do wskazania dzikiego przodka kota tamowego, wtedy nasza wiedza była ograniczona do stwierdzenia, że na pewno był to, musiał to być żbik. I tym samym pojawia nam się kilku potencjalnych kandydatów na przodka kota udomowionego, którzy żbików, które rozprzestrzenione są na kilku kontynentach i ich występowanie ograniczone jest do konkretnych rejonów geograficznych. Mamy naszego żbika europejskiego, mamy kota nubijskiego w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, kota kafryjskiego, kota tybetańskiego o bardzo wąskim terytorium, czy kota stepowego również na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Tak więc potencjalnie każdy z tych gatunków mógł być udomowiony. One się między sobą tak bardzo nie różnią i z punktu widzenia archeozoologa jest to bardzo duży kłopot, ponieważ jeśli mamy do czynienia z kośćmi, bardzo trudno jest je rozróżnić, zwłaszcza jeśli mamy tylko pojedyncze dostępne elementy szkieletu, ponieważ tak jak wszyscy wiemy, koty są zwierzętami bardzo skrytymi, tak też na stanowiskach archeologicznych ich szczątki, a zwłaszcza szkielety, trafiają się niezmiernie rzadko. Przełomowe odkrycia w zakresie przodka kota domowego dokonały się dzięki badaniom genetycznym. Taka kluczowa praca powstała w 2007 roku i dotyczyła ona badań analiz mitochondrialnych kotów współczesnych, gdzie autorzy skupili się na badaniu próbek pochodzących w zasadzie z całego świata. I tutaj takim naprawdę przełomowym wnioskiem było to, że bez względu na to, czy kot pochodzi z Europy, Azji czy z Ameryki, współczesny kot domowy, który jest kotem domowym, ponieważ do kogoś należał i ktoś udostępnił jego próbki do badań, one tak naprawdę wszystkie mają jednego wspólnego przodka. A tym przodkiem jest kot nubijski. W związku z tym stało się jasne, że udomowienie kota nastąpiło w określonym rejonie świata, tylko jeden gatunek, czy też podgatunek, jak niektórzy wolą, został udomowiony i to jego geny występują w zasadzie od kilku tysięcy lat w populacji kotów domowych, jakie znamy teraz. I dla nas, dla archeozoologów, to też było takie bardzo ważne, że na przykład na naszym terenie, gdzie rodzimie występuje żbik europejski, genetycznie oznaczony kot nubijski prawdopodobnie oznacza kota domowego, ponieważ naturalnie tutaj jego zasięg najprawdopodobniej nie sięgał. W tej samej pracy autorzy wskazali Bliski Wschód, kolebkę rolnictwa,
jako miejsce, gdzie rozpoczął się proces udomowienia. Zasugerowali też, że musiało się to rozpocząć około 10-9 tysięcy lat temu. Wyniki oparte na analizach kotów współczesnych znalazły swoje tak jakby potwierdzenie w znanym kilka lat wcześniej, w znanym odkryciu pochówku człowieka z kotem, który opublikował zespół francuski. Pochówek ten, odkryty na Cyprze, miał stanowić tak jakby najstarszy dowód bezpośredni na to, na kota oswojonego, który został pochowany intencjonalnie w jednym grobie z człowiekiem. Na kolejne badania na temat udomowienia kota, rozprzestrzeniania się kota i paleogenetyki kota domowego trzeba było czekać prawie 10 lat. Tak jak już wcześniej wspomniałam, tutaj największą trudnością jest to, że szczątki te są bardzo nieliczne na stanowiskach archeologicznych, a jeszcze trudniej, zwłaszcza skupiając się na rejonie śródziemnomorskim, jest znaleźć szczątki kostne, które mają dobrze zachowane DNA. Jednak w 2017 roku zespół pod kierunkiem Ottoniego opublikował kolejną bardzo ważną pracę skupioną na paleogenetyce kotów ze stanowisk archeologicznych. I tutaj autorzy, oprócz tego, że badali już koty archeologiczne, nie współczesne, udało im się wydzielić kilka, w oparciu o analizy mitochondrialnego DNA, udało im się wydzielić kilka linii genetycznych, które, jak twierdzili, są charakterystyczne dla różnych rejonów Morza Śródziemnego, i tak mamy linie A i B, które charakterystyczną dla Bliskiego Wschodu, z prawdopodobnie dzikich kotów nubijskich, które mogły nawet występować w Europie Południowej, linię genetyczną C, do której należą koty udomowione w Afryce Północnej, w Egipcie. Wszystkie te szczątki były także datowane radiowęglowo. Jednym z takich odkryć było to, że w południowej Europie pojawia się linia genetyczna mitochondrialna kota nubijskiego A, więc tutaj też pokazano, że być może ten zasięg dzikiego kota nubijskiego gdzieś na początku holocenu był większy niż współcześnie. I gdzie jego kontakt ze żbikiem europejskim mógł być łatwiejszy niż współcześnie. W pracy tej troszeczkę też sugerowano, że być może mamy do czynienia z dwoma centrami udomowienia. Jeden związany z pierwszymi rolnikami na Bliskim Wschodzie, a później zintensyfikowany proces, który objął populację północnoafrykańską i doprowadził do wydzielenia linii genetycznej C, która zresztą jest obecnie linią mitochondrialną najbardziej popularną wśród współczesnych kotów, ale także różnych innych archeologicznych kotów w starożytności, czy to jest to populacja rzymska, czy później nawet średniowieczna. Prawie wszystkie koty noszą sygnał tej linii mitochondrialnej. Pomimo tego, że z różnych stron z badań paleogenetycznych płynie to ten wniosek, że początki udomowienia kota to są początki rolnictwa na Bliskim Wschodzie. Takie prawdziwe, bezpośrednie dowody na istnienie kota domowego, a nie powiedzmy kota oswojonego, czy też trudnego do odróżnienia kota dzikiego od kota, dzikiego kota nubijskiego od kota udomowionego, tak naprawdę pochodzą z Egiptu. Datowane na 4,5 do 3,5 tysiąca lat temu, najstarsze
początki udomowienia kota. Ze starożytnego Egiptu mamy już, oprócz licznych szczątków kotkich, mamy też właśnie te bezpośrednie dowody w postaci przedstawień kotów, gdzie nie mamy wątpliwości. Mamy tutaj kota, który ma obroże na twarzy, ma swoją miskę z jedzeniem, tutaj również siedzi pod krzesłem, tak samo jak na przykład tutaj. No i oczywiście kot był świętym zwierzęciem bogini Bastet i na pewno wszystkim znanym mumie kocie. Kot, zdecydowanie kot udomowiony, to jest zwierzę Egiptu. Wiemy też z różnych podań historycznych, też archeologicznych, że Egipcjanie bardzo cenili swoje koty, nie chcieli, żeby koty wydostawały się poza teren Egiptu. Mimo wszystko było to, z tego co wiadomo, było to również karane. Mimo wszystko koty z Egiptu rozprzestrzeniły się na cały świat starożytny. Mamy dowody na to w starożytnej sztuce starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu. No i jeżeli chodzi o nasze obszary, to ta eksplozja związana z ilością kotów, również w materiale archeologicznym, to jest dopiero okres średniowiecza, a tak naprawdę gdzieś w okolicach XIII wieku, kiedy tak naprawdę popularne pojawiają się miasta, i w których te populacje kocie zwiększają się i na dobrą sprawę, poza pojedynczymi szczątkami, to średniowiecze jest momentem, kiedy naprawdę widzimy w materiale archeologicznym bardzo liczne szczątki tego gatunku. I tutaj taka mapka, żeby podsumować, jaki był, zanim rozpoczęliśmy nasze badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jaki był tak naprawdę stan badań nad rozprzestrzenianiem się kota domowego, czyli przypuszczalny obszar udomowienia gdzieś na Bliskim Wschodzie. Twarde dowody na to, że kot został udomowiony w starożytnym Egipcie kilka tysięcy lat później tak naprawdę. Następnie kot głównie za sprawą starożytnych żeglarzy, wymiany handlowej, rozprzestrzenia się najpierw na wyspy Morza Śródziemnego, następnie starożytny Rzym. Jeżeli chodzi o nasze tereny, o tereny Europy Centralnej i Polski, w zasadzie ta historia ucinała się na stwierdzeniu, że prawdopodobnie gdzieś pod wpływem Cesarstwa Rzymskiego, legionów rzymskich, które najprawdopodobniej doprowadziły do rozprzestrzeniania się kota domowego na terenie Europy. Więc gdzieś na przełomach w pierwszych wiekach naszej ery prawdopodobnie koty dotarły też do Polski. I tutaj przechodzimy już bezpośrednio do tego, co jest tematem wystąpienia, czyli jak nasze jaskinie na Jurze Polskiej zapisują się obecnie w historii badań nad udomowieniem kota. Wszystkim mogłoby się wydawać, że kot domowy nie jest gatunkiem kojarzonym ze stanowiskami archeologicznymi, przecież to są stanowiska fauny pleistoceńskiej, nietoperzy i gryzoni. Jednak nie da się ukryć, że stanowiska jaskiniowe to też są miejsca, gdzie kości się po prostu najlepiej zachowują, znacznie lepiej niż na stanowiskach otwartych. Więc jeśli mamy do czynienia z czymś, co jest rzadkie, mamy znacznie większą szansę na znalezienie szczątków kostnych w jaskiniach niż gdzieś poza. I dlatego to właśnie wykopaliska jaskiniowe dostarczyły nam w ostatnich latach dosyć wyjątkowych znalezisk do badań interdyscyplinarnych historii kota domowego na naszych terenach. Muszę się przyznać, że badania historii udomowienia kota w Polsce czy w Europie Centralnej nie był to nasz zaplanowany temat badań. Te badania wydarzyły się przypadkiem, można tak powiedzieć, kiedy w 2012 roku rozpoczęliśmy wraz z dr Magdaleną Sudą-Procyk z Instytutu Archeologii UMK
Badania w schronisku w Smoleniu. Trzy bardzo małe schronisko, do tej pory niebadane. Prowadziliśmy projekt dotyczący osadnictwa paleolitycznego w rejonie Doliny Wodącej i prowadziliśmy badania sondażowe w różnych miejscach, które do tej pory nie były badane archeologicznie. I to było dla nas dosyć zaskakujące w tym, wydawałoby się idealnym miejscu, w którym można znaleźć osady pleistoceńskie. Znaleźliśmy bardzo bogatą serię, bardzo długi zapis osadów, ale holoceńskich, w tym obiekt archeologiczny, czyli miejsce, w którym zdeponowano było dużo artefaktów związanych z działalnością człowieka. Tutaj takie zdjęcie od środka, nie było to duże stanowisko, przy czym profil był, mamy tutaj kilka metrów i tutaj, gdzie widać to zaciemnienie, to jest właśnie ten obiekt archeologiczny, w którym znaleźliśmy takie rzeczy i osoby. Szczątki kobiety z dzieckiem, fragment, prawie w zasadzie w całości zachowany, bardzo duże naczynie ceramiczne, klucz metalowy oraz szczątki zwierzęce. Tutaj po lewej stronie widzicie Państwo to naczynie ceramiczne jeszcze w fragmentach i obok w zasadzie przykryte przez te fragmenty dwie żuchwy. Jedna należy do psa, później poniżej znaleźliśmy pasującą do niej czaszkę. Natomiast druga należy do kota lub żbika i było to dla nas naprawdę dosyć zaskakujące znalezisko, tym bardziej, że na żuchwie tej bardzo wyraźnie widoczne były ślady nacięć, więc to ten żbik czy też kot na pewno nie trafił przypadkowo w to miejsce. Całość wygląda dosyć zwarcie jako jeden obiekt, w którym pochowano kobietę, prawdopodobnie z jej dzieckiem, z jakimiś darami pogrzebowymi, z tym kotem i psem. Kiedy wdrożyliśmy datowania radiowęglowe, okazało się, że historia jest trochę bardziej skomplikowana. To miejsce to są tak naprawdę trzy epizody pobytu człowieka i tak naprawdę dziecko i pies to jest wczesna epoka brązu, garnek i żuchwa kota. To jest przełom R, początek starożytności, syłek starożytności i kobieta to jest szkielet, który datowany jest na czasy średniowiecza. I potwierdzenie tak jakby zbieżności daty z żuchwy, tego żbikokota i garnka ceramicznego, który wskazuje przełom R, czy moment przed przełomem R, no, zapalił takie czerwone światło troszkę w naszej głowie, że to jest być może kilkaset lat wcześniej niż powinno się wydarzyć przed okresem wpływów rzymskich, więc być może mamy tutaj do czynienia z jednym z najstarszych szczątków kostnych kota na terenie naszego kraju. I w związku z tym bardzo nas to zainteresowało, ponieważ było to już po publikacji analiz genetycznych dotyczących pochodzenia kota domowego i możliwości rozróżniania po mitochondrialnym DNA, czy mamy do czynienia z naszym żbikiem europejskim, czy też z kotem nubijskim. Postanowiliśmy zaplanować takie bardziej systematyczne analizy. Zebraliśmy szczątki kotów z stanowisk archeologicznych w Polsce, żeby sprawdzić, żeby je wydatować radiowęglowo i sprawdzić tak naprawdę, czy to znalezisko, które tutaj mamy, jest kotem czy żbikiem. Okazało się, że tych stanowisk, raportów czy też publikacji, które mówią o
o szczątkach kota datowanych na okres starszy niż średniowiecze, wcale nie ma tak dużo w całej Polsce. Oczywiście niektóre z nich pochodziły ze starych badań i materiał był dla nas niedostępny. Natomiast udało nam się zebrać kilka i no, troszeczkę po naszemu rozczarowaniu okazało się, że znalezisko ze stanowiska schronisko w Smoleniu 3 nie jest kotem nubijskim, jest żbikiem, natomiast no, wiek się zgadza, jest to kilka wieków przed przełomem R. Natomiast w przypadku innych podejrzanych kotów tylko dwa potwierdziły to, że są kotem domowym, a ich datowania radiowęglowe wskazywały na pierwszy, drugi wiek naszej ery, czyli wydawałoby się, że historia jest w zasadzie taka, jak podejrzewano na samym początku. Jest to związane z wpływem Cesarstwa Rzymskiego, z jakimś rozprzestrzenianiem się kotów po Europie. Tak dla ciekawości, poza jaskiniami, to były koty ze stanowiska Sławsko-Wielkie 16, prawie całkowicie zachowany szkielet, oraz ze stanowiska Łojewo 4, również duży fragment szkieletu zachowany. No ale wydawałoby się, że sprawa na tym możemy zakończyć. Nie, było to oczywiście dosyć ciekawe, że w towarzystwie garnka oskurowany żbik europejski został pochowany w jaskini, tym bardziej, że jeżeli chodzi o okres lateński, już w mitologii no, dla tamtych kultur kot czy też żbik mógł odgrywać jakąś istotną rolę, ale niestety już tutaj nic więcej nie mogliśmy powiedzieć. Do czasu, kiedy Mateusz Baca i profesor Nadachowski z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie przyszli z informacją, że mają jakieś dziwne znalezisko, ponieważ mają szczątki żbika datowane na okres neolitu, na około 6000 lat temu, natomiast mitochondrialnie badania paleologa genetyczne wskazują, że jest to kot nubijski, co tak jakby wydawało się dosyć zaskakujące i w zasadzie niemożliwe, bo jest to moment, co prawda jest to moment, kiedy u nas już na dobre zadomowili się wcześniej rolnicy, pierwsi rolnicy, którzy przybyli z południa, natomiast jest to moment starszy niż udomowienie kota w Egipcie, dlatego też no, powiedzmy jedna data, jedna kość to trochę za mało i postanowiliśmy zbadać genetycznie wszystkie datowane żbiki, które mieliśmy w swoich kolekcjach. I co było dosyć zaskakujące, ta wyniki analiz mitochondrialnego DNA pokazały, że nie jest to jedyna kość, która daje sygnał genetyczny kota nubijskiego. Mamy jedną dodatkową, również z stanowiska schronisko w Smoleniu 3, datowaną na około 4000 lat temu. Mamy cztery z innego stanowiska, kilka kilometrów dalej, jaskinia perspektywiczna, również datowane na między 6 a 4000 lat temu. Więc no, raczej nie był to przypadek. Tutaj jest podsumowanie po tym wczesnym etapie badań tylko dla kilku szczątków. Zestawienie dat radiowęglowych, gdzie widzimy, że u dołu daty, które uzyskaliśmy w tamtym czasie dla żbika europejskiego i dla kota nubijskiego. I tutaj te trzy szczątki to prawdopodobnie jest jeden osobnik. Co ciekawe, większość kotów, które tutaj kotów nubijskich, które znajdujemy, należy do linii genetycznej A, która jest prawdopodobnie dzikim kotem nubijskim, którego zasięg sięgał do Europy Południowej, natomiast linia B była podejrzewana o to, że jest to populacja, z której się wywodzi kot domowy domowiony na Bliskim Wschodzie.
Oczywiście, no, my tutaj, jeżeli chodzi o interpretację, to wchodzimy także w zagadnienia tofonomiczne, ponieważ w jaskiniach koty to raczej nie przebywają, ale wiadomo, że mogą się tam schronić, mogą tam zostać zawleczone przez drapieżniki. Wszystkie te, które badaliśmy w drugiej pracy, czyli te pochodzące ze stanowiska w Kurczej Skale, w schronisku Smalniu, czyli w jaskini perspektywicznej, to były szczątki, które były znalezione w kontekstach zupełnie naturalnych, bez żadnych towarzyszących artefaktów, które mogłyby świadczyć o tym, że w jakikolwiek sposób miały one kontakt z człowiekiem. No i jednocześnie występują w tych samych warstwach, czy z takimi samymi datami jak żbik europejski. Trochę później trafiliśmy dzięki badaniom Jarka Wilczyńskiego i Michała Wojenki, którzy także udostępnili swoje kolekcje do badań. Okazało się, że również w warstwie archeologicznej, datowanej na okres neolitu, są szczątki kota nubijskiego, przy czym też z pewną ostrożnością te szczątki noszą ślady gryzienia, więc być może to jest coś, co zostało przyniesione do jaskini, znalazło się w sposób naturalny razem ze znaleziskami archeologicznymi. A jeszcze później ze stanowiska już nie jaskiniowego, ze stanowiska otwartego, położonego kilkadziesiąt kilometrów dalej, również z badań Jarka Wilczyńskiego, odkryliśmy żuchwę kota nubijskiego na stanowisku, w obiekcie archeologicznym na stanowisku otwartym. A tak wygląda ten zapis dzisiaj. Analizując pod kątem paleogenetycznym szczątki kotów i żbików, mamy już ich kilkadziesiąt z co najmniej kilku stanowisk jaskiniowych na terenie Jury Polskiej i widać, że bardzo wyraźnie, że zapis żbika zaczyna nam się no, niespełna troszeczkę mniej niż 8 tysięcy lat temu i w zasadzie jest ciągły aż do czasów współczesnych, od przełomu R gdzieś jest ich troszeczkę mniej, natomiast wyraźnie kot nubijski, przynajmniej po badaniach paleogenetycznych, wyraźnie pojawia się gdzieś w okolicach między 6 a 4 tysiące lat temu, w okresie neolitu, pierwszych rolników. Później robi się przerwa, mamy tylko jeden szczątek, który gdzieś pasuje do epoki brązu i dopiero około przełomu ery, w pierwszych wiekach naszej ery, pojawiają się ponownie koty w jaskiniach. I wszystkie koty starsze niż początek naszej ery to są koty linii mitochondrialnej A i tylko jeden przypadek linii B z jaskini perspektywicznej, natomiast te wszystkie młodsze to jest linia C, linia kotów, które zostały udomowione w Egipcie i w zasadzie są popularne do dzisiaj. Widzimy też znaczny wzrost szczątków kota w okresie średniowiecza, pomimo tego, że nie mamy też w tych warstwach, oprócz dat, nie mamy śladów, zbyt intensywnych śladów pobytu człowieka. Widać, że tych szczątków przybywa, natomiast szczątków naszego żbika europejskiego ubywa. I tutaj jeszcze tak dla ciekawostki, widać tutaj, że mamy jedną odstającą kość kota nubijskiego. To jest ten no, niezbyt efektowna kość ramienna, która została znaleziona w jaskini Jasnej Strzegowskiej, datowana na około 7 tysięcy lat temu, czyli w zasadzie bardzo, bardzo początek neolitu na naszych ziemiach. W tym momencie jest to najstarszy szczątek, jaki znamy, więc też musimy się mu troszeczkę dokładniej przyjrzeć.
I jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te analizy, które zrobiliśmy, począwszy od pierwszego kota, czy też jak się okazało żbika znalezionego w obiekcie archeologicznym schroniska w Smoleniu 3, no, ten obraz tego, kiedy przybyły do nas koty domowe i jak one się rozprzestrzeniały, na pewno w ciągu tych kilku lat badań jest dla nas znacznie bardziej czytelny. Badania paleogenetyczne szczątków jaskiniowych wyraźnie wskazują, że ten sygnał linii mitochondrialnej kota nubijskiego pojawia się w zasadzie około 6-7 tysięcy lat temu. Większość tych szczątków to są koty datowane między 4 a 3 tysiące lat temu, czyli jest to taka no, złota era rolników, kiedy budują oni już bardzo duże osady, to rolnictwo jest bardzo ekstensywne. Przy czym wszystkie te szczątki należą do linii genetycznych, które mogą być dzikim kotem nubijskim. I oczywiście musimy pamiętać, że mówimy tylko o mitochondrialnym DNA, czyli DNA przekazywanym tylko po linii matki, natomiast nic nie wiemy na temat pochodzenia ze strony ojca. Później taką grupą kotów, które już pojawiają się poza jaskiniami i na stanowiskach archeologicznych, to są właśnie koty linii udomowionej w Egipcie i datowane na pierwszy, drugi wiek naszej ery, już spoza jaskiń. W jaskini mamy kotów linijce datowanych na ten okres stosunkowo niewiele. Tutaj jeszcze raz podsumowanie, jak to wygląda. Na wykresie zebrane są próbki datowane radiowęglowo i możemy zobaczyć, jak wygląda rozkład różnych linii genetycznych kota nubijskiego oraz tutaj na niebiesko zaznaczonego żbika europejskiego, jak to się rozkłada w czasie i widać, że w zasadzie od początku holocenu do czasów współczesnych mamy taki ciągły zapis żbika europejskiego. Pojawia nam się linia A1 i A bardzo, bardzo stara. Linia genetyczna B to jest w zasadzie z naszych stanowisk polskich, co prawda trzy okazy, ale prawdopodobnie ten sam osobnik tylko z jednego stanowiska. Natomiast gdzieś z początkiem naszej ery do czasów współczesnych no zdecydowanie linia kotów C unowąganych w Egipcie. I tutaj powstaje właśnie bardzo, bardzo ważne pytanie, czy tak naprawdę, skąd te koty się u nas wzięły? Czy były to koty, które zostały gdzieś udomowione na Bliskim Wschodzie i po prostu przywędrowały do nas w momencie, kiedy w momencie migracji pierwszych rolników z południa coraz bardziej na północ, czy one były już udomowione, czy one były tylko podążały za człowiekiem, jeszcze dzikie, natomiast człowiek zmieniając krajobraz, odlesiając, stwarzając środowisko bezpieczniejsze przez eksterminację dużych drapieżników, przez spychanie gdzieś na margines naszego żbika europejskiego, stwarzał środowisko bardziej korzystne dla życia, dla kota nubijskiego, w związku z tym mógł on podjąć ekspansję bardziej na północ, bardziej synantropijny bądź mniej synantropijny, czy też po prostu to jest coś, co zapisało się w genach, natomiast tak naprawdę nigdy nie wydarzyło się fizycznie, czyli to nie koty migrowały na północ, tylko materiał genetyczny, czyli ich geny tak jakby wymieniane gdzieś w południowej Europie, w strefie hybrydyzacji między naszym żbikiem europejskim a kotem domowym, rodzimym dla południowej Europy i Bliskiego Wschodu. Te linie
geny mitochondrialne po prostu przemieszczały się, a natomiast same gatunki nie. Jest to tak naprawdę bardzo trudne i nie mamy jeszcze ciągle ostatecznych konkluzji na ten temat. Rozpoczęliśmy analizy jądrowego DNA, żeby zobaczyć, czy te koty się od siebie różnią, jak bardzo się różnią koty z różnych, nasze żbiki europejskie od kotów nubijskich i czy widzimy jakiś związek chronologiczny. I tutaj pierwsze wyniki, które mamy w lewym dolnym rogu, widzicie wszystkie. Oczywiście mamy pewien problem, ponieważ nie wszystkie koty i żbiki, które mamy, mają na tyle dobrze zachowane DNA, żeby sięgnąć do tego nuklearnego DNA. Ale wynik, który dostaliśmy, no jest troszeczkę zaskakujący. Mamy tutaj po lewej stronie na wykresie te zielone punkty, są to współczesne populacje żbika europejskiego z Niemiec, natomiast tu poniżej w tym miejscu mamy wyniki dla wszystkich naszych żbików europejskich i kotów nubijskich znanych z okresu neolitu. Natomiast po prawej stronie mamy wyniki z literatury dla kota domowego współczesnego. I co widzimy, jeżeli patrzymy tylko na nuklearne DNA, te koty tak bardzo się od siebie nie różnią. W zasadzie mamy w jednym miejscu koty nubijskie oraz nasze żbiki europejskie. I tutaj problemem, który mamy, jest to, że nie mamy dobrego odniesienia do dzikich populacji kota nubijskiego z Bliskiego Wschodu czy też z Afryki, ponieważ to są miejsca, w którym w szczątkach archeologicznych DNA bardzo słabo się zachowuje, natomiast w współczesnych bardzo trudno jest znaleźć współczesną kolekcję kotów nubijskich, które by tak naprawdę nigdy nie spotkały na swojej drodze kota domowego. Więc na razie wydaje się, że bardziej prawdopodobna jest ta hipoteza, że nasze żbiki europejskie, tak naprawdę te szczątki, które tutaj mamy, to są żbiki europejskie, które przechowały w swoim mitochondrialnym A DNA sygnał kotów nubijskich, czyli raczej była to jakaś hybrydyzacja gdzieś na południu, a następnie przekazana w genach i przechowana linia mitochondrialna. Przy czym tak naprawdę też musimy przyznać, że nie wie, że dotyczy to tak samo mitochondrialnego DNA żbika europejskiego, więc nie mając jeszcze dobrych referencyjnych danych dla dzikich kotów nubijskich, nie chcemy tutaj jeszcze wchodzić zbyt daleko w interpretację. Ponieważ paleogenetyka, pomimo tego, że jest bardzo, bardzo potężnym narzędziem w badaniu historii gatunków, ma swoje ograniczenia, patrzyliśmy też, próbowaliśmy rozwiązać tą zagadkę tego, czy zwłaszcza te najstarsze koty nubijskie znajdowane, genetycznie koty nubijskie, znajdowane na stanowiskach jaskiniowych, to są tak naprawdę, mają coś wspólnego z człowiekiem, czy człowiek wchodził z nim w jakiekolwiek relacje, czy też nie. I było to przedmiotem badań większego projektu, który skupiony był na badaniach paleoekologii małych zwierząt drapieżnych, różnych gatunków i tego, jak ona się zmieniała w zależności od tego, czy w ich otoczeniu, w ich środowisku pojawiała się intensywna działalność człowieka. W tym celu badaliśmy analizy stabilnych izotopów węgla i azotu w kolagenie kostnym. To są takie metoda, ta jest bardzo powszechnie stosowana
do rekonstrukcji diety, ponieważ no, działa to według bardzo prostej zasady i jesteś tym, co jesz, czyli skład naszego pożywienia determinuje skład izotopowy naszego ciała, a analizy, a węgiel i azot, w tym przypadku izotopy stabilne węgla i azotu, są bardzo dobrze rozpoznane, to jak które izotopy są zachowane w naszych tkankach, no, jest determinowane przez czynniki zewnętrzne, przez środowisko, przez klimat i przez to, co jemy, i działają w dosyć prosty sposób, zwłaszcza w przypadku drapieżników czy zwierząt wszystkożernych. Jeżeli chodzi o azot, któremu przyglądamy się szczególnie, działa to bardzo dobrze. Im wyższy poziom troficzny, im bardziej drapieżne jest zwierzę, tym wartość stosunku izotopów będzie wyższa w tkankach, a ponieważ ten sygnał przechowuje się w kościach, możemy w zasadzie analizować zmianę diety nawet w szczątkach, które mają kilkaset tysięcy lat. Tutaj jeszcze tak grupowo różne gatunki, w tym tutaj na czerwono żbik europejski, na żółto kot domowy. Jak zmieniały się, czy w ogóle coś się zmieniało w ich diecie, w ich niszy ekologicznej od momentu, od początku holocenu po w zasadzie średniowiecze, i już tak na pierwszy rzut oka, niestety dla najstarszych okresów nie mamy szczątków człowieka, nie jesteśmy w stanie określić, jaka była jego dieta, no ale widzimy, że te zakresy się zmieniają w czasie, i jeżeli chodzi o lisa czy kota domowego, no, zbliżają się one do tego zakresu, który widzimy u człowieka. Jeżeli chodzi o te najstarsze, neolityczne koty domowe, sam fakt, że koty jadły mięso, nie, no, jest tak jakby dosyć oczywisty, ponieważ kot nie może jeść niczego innego niż mięso, musi jeść, więc jest obligatoryjnym drapieżnikiem, mięsożercą, przy tym bardzo, bardzo oportunistycznym, czyli nie będzie polował na różne gatunki. I próbowaliśmy znaleźć coś, co zwierzęcia, które je tylko mięso, dawałoby nam jakieś połączenie z działalnością człowieka, zwłaszcza tego z okresu neolitu. I tutaj z pewną pomocą przychodzi nam fakt, że ludzie, pierwsi rolnicy, wprowadzili do środowiska coś, czego nie powinno być, jeżeli chodzi o stabilne izotopy, czyli zmienili sygnał izotopowy środowiska przez dodawanie do gleby nawozu zwierzęcego. Mamy dowody już z analiz izotopowych makroszczątków roślinnych, że od momentu pojawienia się rolników zmienia się skład izotopowy roślin, a zwłaszcza nasion zbóż. Widzimy, że wartość tych izotopów stabilnych azotu jest znacznie wyższa i ma to właśnie bezpośrednie przełożenie na stosowanie nawozu zwierzęcego do uprawy roślin. Jeżeli nasiona, to oczywiście gryzonie, jeżeli gryzonie, to koty, więc nasza hipoteza była taka, że jeżeli wysokie wartości izotopów stabilnych azotu, szczególnie wysokie, związane są z tym, że w środowisku pojawił się człowiek i zaczął uprawiać zboża, jeżeli na tych zbożach żerowały gryzonie, więc one będą przekazywały ten sygnał z roślin do zwierząt, które na nie polują, więc wysokie wartości azotu będą nam pokazywały pewien związek synantropijny pomiędzy kotami, żbikami czy też człowiekiem. No, dzięki temu, że w jaskiniach te szczątki zwierzęce się tak wspaniale zachowują,
nie tylko kotów, ale różnych innych zwierząt. Mogliśmy zaplanować badania, które uwzględniały szczątki drapieżników, ale także wszystkich potencjalnych ofiar, czyli gryzoni, zajęczaków, z dodatkiem większych zwierząt kopytnych. I tutaj na diagramach widzą Państwo porównanie, jakie wartości uzyskują zwierzęta roślinożerne, drapieżniki, ludzie w okresie neolitu i dla porównania te z okresu wpływów rzymskich. Co widzimy, to że rzeczywiście koty są, te wartości izotopów stabilnych azotów są dosyć wysokie, natomiast zdecydowanie ludzie i ich psy mają te wartości wyższe, czyli to, czego oczekiwaliśmy, ich dieta na pewno była oparta na produktach rolniczych, które zaangażowany był proces nawożenia obornikiem zwierzęcym. Tutaj mamy okres wpływów rzymskich, gdzie w zasadzie ten kot już bardzo, bardzo blisko zbliża się do wartości, jakie uzyskuje pies i człowiek. To już jest taki pierwszy sygnał, jeszcze bez użycia metod statystycznych, że te koty z okresu neolitu rzeczywiście nie są identyczne jak te z okresu wpływów rzymskich. Tutaj już jak to, tak jak możemy przez analizę statystyczną na to spojrzeć, rzeczywiście mamy wydzielone, jeżeli chodzi o gatunki, na które potencjalnie mogły koty i szpiki polować, mamy takie trzy główne grupy, różne małe ptaki, zwłaszcza migrujące, które dosyć wyraźnie się wydzielają, i dwa rodzaje, czy dwie grupy gryzoni. Jedna tutaj zaznaczona na czerwono, to są gryzonie, dla których rzeczywiście wartości izotopu stabilnego azotu są dużo wyższe niż tej zielonej grupy, więc nasza interpretacja jest taka, że to są gryzonie, które już żerowały prawdopodobnie na zbożach, czy też w miejscach, które kiedyś były nawożone, natomiast cała ta duża zielona grupa to są zwierzęta dzikie, których środowisko nie było zmienione przez człowieka. Jeżeli sobie spojrzymy po prawej stronie na to, jak zmieniała się dieta w szczegółach żbika europejskiego sprzed okresu neolitu oraz żbika europejskiego i kota nubijskiego w okresie neolitu, widzimy, że na pewno jest proporcja tych gryzoni dzikich do prawdopodobnie synantropijnych się zmienia. Przed okresem neolitu ta grupa zielona stanowi dosyć znaczny udział w diecie żbików, natomiast w momencie pojawienia się neolitu ich udział statystycznie maleje. Jest bardzo niewielka różnica między żbikiem europejskim a kotem nubijskim, jeżeli chodzi o udział tych gryzoni prawdopodobnie synantropijnych, być może troszeczkę większy w przypadku kotów nubijskich. I tak jak chcielibyśmy to interpretować, tak jak widzimy, to nie jesteśmy w stanie jednoznacznie na tej podstawie powiedzieć, że mamy do czynienia z kotami udomowionymi. Raczej są to ciągle gatunki, które być może były już synantropijne i w jakiś sposób korzystały z tego, że osady ludzkie prowadziły do zwiększania populacji gryzoni, i to gryzoni bezpośrednio żerujących na zasobach, na ziarnach zbóż produkowanych przez człowieka. Natomiast nie możemy jeszcze powiedzieć, przynajmniej z punktu widzenia analiz paleoekologicznych, że te zwierzęta były udomowione, co dosyć dobrze widać już w okresie rzymskim. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Na dzień dzisiejszy to jest wszystko, co wiemy, i jeszcze jest dosyć dużo do zbadania, ale mam nadzieję, że w ciągu następnych lat te zagadki różne, które tutaj mamy, będziemy mieli już dla nich troszeczkę głębsze wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za świetny wykład. Pojawiło się kilka pytań, więc może od razu przejdę. Zacznę może od pytania od Krzysztofa Stefaniaka, który pytał mniej więcej w połowie twojego wykładu, jak interpretujecie przerwy w występowaniu Żbika? To jest bardzo dobre pytanie, przepraszam. Nie wiem, czy mogę jeszcze pokazać. Możemy spróbować. Do tego wrócić. Może po prostu pójść na parę. Tak, może zostaw już, tak. Żeby nie. Tutaj rzeczywiście dosyć niedawno składaliśmy. To są wyniki datowania radiowęglowych. W zasadzie tylko kości kota i żbika, które pochodzą z jaskiń Jury Polskiej. I rzeczywiście no tutaj dla żbika widzimy takie dwa momenty, gdzieś tutaj około przełomu R, w epoce brązu, gdzie dla kota ta przerwa jest bardzo duża. Nie chciałabym pójść zbyt daleko w interpretacji, ponieważ to może być po prostu jakaś przyczyna związana z tym, że szczątki po prostu na tych stanowiskach, w jakiś sposób depozycja ich była utrudniona. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ w okresie neolitu mamy ten sygnał kota w materiale genetycznym mitochondrialnym kota nubijskiego. W okresie brązu on znika i pojawia się dopiero na przełomie R, ale zupełnie inna linia mitochondrialna genetyczna. I jeżeli chodzi o kota, i to rzeczywiście jest dla nas dosyć duża zagadka, niestety szczątki, zwłaszcza to też było dosyć zaskakujące, te młodsze nie dały nam dobrego nuklearnego DNA, tak żebyśmy mogli je porównać z tymi kotami neolitycznymi. I jest to możliwe, że gdzieś w neolicie ta wymiana genów była ułatwiona przez te zmiany w krajobrazie, gospodarce. Natomiast w pewnym momencie tak jakby to się kończy i te koty, które do nas wracają, to tak naprawdę są koty innej linii mitochondrialnej, koty udomowione i to pojawienie kota się jest tak jakby nie ciągłością tego, co było w neolicie, tylko czymś, co wydarza się jeszcze raz i czymś, co jest tak jakby zupełnie druga, niezależna migracja, czy też czy pojawienie się właśnie z już tak zupełnie spowodowane przez człowieka. Tutaj Krzysztof jeszcze pyta, sugeruje, czy to się w jakiś sposób nie koreluje z zimnymi okresami. Nie do końca właśnie. No właśnie nie do końca. Bo to nie jest do końca i nie, i nie z, nie z tak, nie. Więc no, jest to bardzo trudne pytanie. Rzeczywiście będziemy się temu przyglądać. Jedynym problemem jest to, że nie wszystkie te, którym naprawdę chcielibyśmy zajrzeć głęboko do materiału genetycznego, ten materiał genetyczny mają. I tutaj mamy bardzo duże ograniczenie. Dziękuję bardzo, również w imieniu Krzysztofa. Michał B. pyta, już bardziej o nowożytne koty, czy okres II wojny światowej można nazwać powrotem do początku? Koty okrętowane, by uchronić zapasy żywności przed gryzoniami, no były wożone, jak rozumiem, po całym globie. I czy to mogło mieć jakiś wpływ na, jak rozumiem, ostatnie hybrydyzację? Tak. To jeżeli chodzi o hybrydyzację kota i żbika europejskiego, to rzeczywiście jest temat też bardzo
bardzo gorący, jeżeli chodzi o badania paleogenetyczne, ponieważ pierwsze badania oparte na mitochondrialnym DNA pokazywały, że w zasadzie nie mamy czystego żbika europejskiego w Europie, natomiast badania w oparciu o nuklearne DNA pokazuje, że być może jednak nie, że te populacje są dosyć czyste, nawet takie, w których prawdopodobnie nie ma domieszki kota domowego, ale jak to jest, ja myślę, że to jest tak naprawdę dopiero początek takich zaawansowanych analiz i zwłaszcza ilości próbek i te teorie, interpretacje będą się jeszcze zmieniać i pojawiać nowe. Trudno jest mi odpowiedzieć, jak konkretnie właśnie. Rzeczywiście jest tak, że w średniowieczu nowożytności koty były, ich zdolność do ochrony zapasów żywności była wykorzystywana, były one nawet zaciągane do armii i z tego, co mi się wydaje, przynajmniej w materiałach toruńskich, nawet zachowały się wysokość wynagrodzenia wypłacana, czy też stawka, która była określona na wyżywienie kota za jego pracę dla ochrony żywności. Natomiast jeżeli chodzi o nasze materiały, to też ze względu troszkę na ograniczenia datowań radiowęglowych w przypadku tych najmłodszych okresów, takich konkretów, które mogłabym tutaj podać, niestety nie mamy. Mhm. Jasiu Urban pyta, czy pojawienie się różnych grup kotów można korelować ze zmianami kultur archeologicznych, czy w historii genetyce zaznaczają się jakoś okresy wędrówek ludów i przybycia Słowian. To jak rozumiem, ja nawiązuję do tego, co przed chwilą wspomniałaś, że to nie była tyle przerwa w zapisie, co jakby nowy początek. Tak, tak. W dużych szczegółach nie jesteśmy w stanie z tego skorelować, ale właśnie rzeczywiście widzimy, że to, co się działo w neolicie, nie jest tym samym, co pojawiło się w okresie wpływów rzymskich czy w okresie rzymskich. Natomiast te koty, które trafiają do nas, te najstarsze, które nazywamy kotami udomowionymi, bo też tak jakby w materiale, czy z punktu widzenia archeozoologa, one też się troszeczkę zmieniają, one stają się, te koty, które mamy w neolicie, one w zasadzie nie jesteśmy ich w stanie na podstawie szkieletu odróżnić od kotów domowych. One są tej samej wielkości, nie mamy ich czaszek, więc tutaj nie możemy powiedzieć, ponieważ nasz żbik europejski kot domowy najłatwiej je rozróżnić na podstawie czaszki, ale jeżeli chodzi o samą wielkość, to one się od siebie nie różnią. Natomiast te, które pojawiają się później, już w okresie rzymskim, a zwłaszcza w średniowieczu, one się po prostu stają coraz mniejsze. No i jeszcze dodatkowo ten dowód w postaci tej linii mitochondrialnej C, która gdzieś tam została, wywodzi się z tych populacji kotów udomowionych w Egipcie, raczej daje nam taką pewność, że tutaj mamy do czynienia z kotem udomowionym. Ale jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o takie bardziej szczegółowe powiązanie z kulturami archeologicznymi, to niestety tak dobrych danych jeszcze nie mamy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze się jakieś, przepraszam, pytania pojawią? Dobrze, proszę Państwa. Magdo, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za pytania. Życzę dalszych sukcesów w zgłębianiu wiedzy, nie tylko na temat kota domowego. I cóż, Państwu życzę wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w nowym roku i również oczywiście będziemy w przyszłym roku kontynuowali nasze speleo-webinaria. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku.